No i teraz właśnie będziemy musieli ten generator zniszczyć, jak zresztą widzicie. Przy okazji robopirata pocisnąłem, ponieważ nie chciałem, żeby mi stawał na przeszkodzie, a jak dobrze wiemy, oni potrafią być dosyć irytujący. Zresztą tutaj jeszcze przy okazji musimy bombę atakować, tak więc no... jeszcze jego, kurde, tutaj brakowało do dodatkowych problemów. Oczywiście nie będę tutaj owijał w bawełnę, ponieważ sami doskonale wiecie, oglądając moje inne let's play z Raymana 2, że bardzo chwalę w tej grze przede wszystkim grafikę, w ogóle samą w sobie fabułę, która jest po prostu świetna, bo jest taka fajna, mroczna, w mroczny sposób przedstawiona. I oczywiście soundtrack, który jest również na bardzo wysokim poziomie, choć muszę przyznać, że ostatnimi czasy bardziej nostalgiczny jest dla mnie soundtrack z Raymana 1. Ale ten też jest niczego sobie, jeżeli mam być szczery. No i elegancko, generator został zniszczony, osłona zaraz opadnie i będziemy mogli sobie porozmawiać z Lee. No ale zobaczymy, co ona tu będzie nam pierdzielić za farmazony. Lee, are you okay? Czy jest wszystko w porządku? No i tutaj jakby Rayman opowiada, że zdobył od Globoxa Silver Luma albo Srebrnego Luma i że on chciałby odzyskać swoje wszystkie moce. Lee póki co powiedziała, że jest ona za słaba, żeby on, w sensie, że Rayman, żeby mógł odzyskać swoje wszystkie moce. Oczywiście opowiada tutaj o tym, że serce świata zostało zniszczone, no i zostało pokruszone na 1000 lumów, które musimy zebrać. I srebrny lum to jest jakby kawałek serca świata, więc teoretycznie jak Rayman zjada albo łapie tego srebrnego luma, no to w pewien sposób małymi kroczkami odbudowuje to serce świata. I tutaj przy okazji Lee opowiada o Polokusie, czyli bogu w świecie Raymana. I ten bóg jest w stanie się przebudzić i pokonać wszystkich robopiratów, łącznie z Brzytwobrodem. Co? A, i przy okazji tutaj opowiadają o czterech maskach, które również Rayman musi zebrać w swojej podróży. No i w delikatny sposób, znaczy w delikatny sposób, co ja gadam? W tym momencie zdobywamy właśnie srebrnego luma. I Rayman będzie sobie skakał z radości, yahoo i tak dalej. I teraz nabyliśmy nową umiejętność. A jest to umiejętność łapania się purpurowych lumów. Albo po prostu tych fioletowych. No, fioletowych tych lumów. A więc lecimy do góry. I teraz będziemy mogli dostać się, jakby wrócić sobie do pierwszego poziomu, żeby tam dostać się do tej specjalnej sekcji, kurde. Gdzie jest ten fioletowy lum? Albo jak ja to lubię nazywać, szkarłatny lum. Bo tak chyba powinno to się nazywać. Tam z tyłu byłaby klatka w Revolution, ale tutaj nie ma tego. Albo to byłoby w wersji na PS1. No i czas na sekcję, która nie była w ogóle w wersji na Playaka 1, tylko w pozostałych, nawet w Revolution to było. Coś, co jest dosyć zaskakujące, że jakakolwiek wersja na PS-a miała coś takiego. Troszeczkę, że tak powiem, skróciłem sobie tę drogę, no ale cóż. Dobra, tak więc... jeżeli chodzi o to spadanie, w ogóle całą tą sekcję ze spadaniem, to pamiętam, że za dzieciaka miałem z tym delikatny problem i właśnie bardzo często jak spadałem, to nie potrafiłem stanąć normalnie na nogi, tylko Rayman właśnie był spłaszczony, tak jak niedawno widzieliście. I proszę bardzo, zobaczcie, co tutaj mamy. Nową rzecz. Kryształowy glob. Ogólnie w całej grze jest ich bodajże 6. I to jest kryształowy glob, który odblokuje nam wioskę Globoxa. I będziemy mogli dzięki temu cofnąć się do zaczarowanego lasu, czyli do pierwszego poziomu w grze. I tam będziemy mogli wrócić się do tej sekcji, gdzie był fioletowy lum i się złapać. I przy okazji tutaj coś, co również wystąpiło w Revolution, czyli mamy teraz robopiratów, którzy będą za wszelką cenę chcieli nam uprzykrzyć życie. Tylko że w przeciwieństwie do Revolution,
ta sekcja nie ma spadków FPS-ów. Nie ma spadków w ogóle FPS-ów, przez co jest ona płynna, więc dla osób, które nie cierpią wręcz Revolution, dlatego że są spadki FPS-ów, no to to będzie wasza ulubiona wersja Raymana 2. Ja osobiście powiem szczerze, że jestem troszeczkę takim przeciwieństwem tych ludzi, bo jak najbardziej okej, uważam, że wersja na Dreamcasta jest bardzo ładnie dopracowana, jeżeli chodzi o grafikę, że jest tutaj też troszeczkę ekskluzywnego kontentu, którego nie było w innych wersjach, ale nie chcę i raczej nie uważam tego za najlepszą wersję z kilku powodów. Po pierwsze, w mojej opinii jest to dosyć już na tyle przeorany temat, gdzie w zasadzie każdy, dosłownie każdy uważa to za najlepszą wersję gry, dlatego że, no nie wiem, nie miała zbytnio za wielu zmian, no może poza tymi właśnie, które teraz widzimy w trakcie gameplayu. A Revolution, no wiadomo, źle się przyjął między innymi przez to, że no gra ma spadki FPS-ów. No generalnie niektórzy narzekają na ten otwarty świat, bo łatwo się można zgubić, co jest nie do końca prawdą, w sensie jak pierwszy raz grasz, to faktycznie możesz się zgubić, ale nie wiem, ja nie powiedziałbym, że ten, że można się tak łatwo zgubić w Revolution. Z perspektywy czasu uważam zupełnie inaczej, więc ojejku, ojejku, jejku, jejku, nie będzie bonusowego poziomu. Dobra, czarodziejska polana została zrobiona, więc teraz będziemy robili jaki poziom? Czekaj, to jeszcze raz pokaż. Czy będę mógł tutaj znowu zobaczyć nazwę? Dobra, wejdźmy sobie. A, dobra. Bagna zapomnienia. Okej. Tak, również kultowy poziom, który w wersji na PS1 został zrushowany, a w wersji na PS2 leciutko zmieniony, dlatego że to drzewo, przez które teraz idziemy, to występuje ono zamiast na początku, dopiero pod koniec poziomu. To taka ciekawostka, ale no mówię, jeżeli ktoś chce, to może sobie równie dobrze też zobaczyć mój let's play z Raymana 2 Revolution. Okej, tutaj oczywiście wstęp zbroniony, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zwiedzanie. Przy okazji nietoperze, coś czego nie było w wersji na PC-towej, ani innych. I mamy tutaj strażnika tego otóż miejsca, który nazywa się Jano. I on oczywiście mówi, że mamy sobie stąd iść, dlatego że nie znamy jakby nazwy tego miejsca, więc mamy wrócić dopiero wtedy, kiedy będziemy znali nazwę tego miejsca. Tak więc dopóki nie poznamy nazwy miejsca, w którym Jano sobie tutaj przebywa, tak na razie nie ma co tutaj podróżować. Ale spokojnie, fabularnie dojdziemy tutaj, tak więc o to się martwić nie musicie. Okej. Tak więc teraz polećmy sobie tutaj. O, żaby. Żaby były chyba też w Revolution, tak więc tutaj nie ma nic nowego. Tutaj w zupełności nic nowego się nie pojawiło. Tak więc wstyd i hańba! Wstyd i hańba! O nie! O nie, ale to było kurde zwalone. Ale cymbał ze mnie. Bez kitu, żeby takie coś odjebać. Wstyd! Wstyd! Takich rzeczy ja nigdy nie robiłem. Takich brzydkich rzeczy. Zawsze doskakiwałem, a teraz co? I mamy tutaj nową postać, Sam. Sam jest potworem z Loch Ness, którym będziemy teraz sterowali. Ponieważ będziemy musieli poszukać Globoxa i on nam pomoże, że tak powiem, dostać się na sam koniec poziomu. I przy okazji tutaj się rozciągnął i stwierdził, że to jest fantastyczne. I przy okazji Rayman nadmienił mu tutaj o czterech maskach Polokusa. I tyle. I tyle. Nic szczególnego on tutaj nie mówi i tylko tłumaczy nam przy okazji kontrolki. Tak więc jedziemy z koksem, łapiemy się Sama i let's go. Oczywiście poziom z Samem również pojawił się w takiej abominacji zwanej jako Rayman 3 na Game Boy Advance, ale o Raymanie 3 na Game Boy Advance nie dyskutujemy na tym kanale, dlatego że jest to temat zakazany. A tak serio, dlatego że po prostu średnia to jest gierka. W sensie, jak grałem za pierwszym razem, to troszeczkę... To jest w ogóle zabawne, bo zawsze na początku wychwalam tę wersję na Game Boya,
różnych gier, tu nie mówię tylko na przykład o Raymanie, a potem przychodzi to do czego, kiedy gram sobie na Let's Playu lub jakiś czas po Let's Playu, to dochodzę do wniosku jednak, że to są po prostu w nadzwyczajnym świecie abominacje lub po prostu gry, które nie tak dobrze zapamiętałem, jak mi się wydawało. I tak jest na przykład z Raymanem 3 na Game Boya i tak też jest z Raymanem Hoodlum's Revenge na Game Boy Advance, ponieważ bardzo, jeżeli chodzi o gry na Game Boya, nie lubię gier z kamerą izometryczną, a Rayman Hoodlum's Revenge jest właśnie taką grą, która ma jakby to można powiedzieć, kamerę izometryczną. Co to jest kamera izometryczna? To jest kamera, która zamiast pokazania takiego pełnego 3D lub nawet 2D w grach na Game Boya, to jest ona z lotu ptaka po prostu. Lub jest bardziej taka, może nie z lotu ptaka, a tak bardziej... Nie wiem jak to wam inaczej wytłumaczyć. W każdym razie po prostu to jest bardzo niewygodna kamera i w trakcie, kiedy tłumaczę wam, co to jest kamera izometryczna, to może wam dam w sumie screena, żebyście mieli tak dla porównania w sumie. O co mi dokładnie chodzi? Kuźwa mać, co jest grane? Czemu ja nie mogę, kurde, polecieć do przodu? Czemu ja się obijam o te zasrane zombie kurczaki? Whatever. No, kurde, zajebiście. W końcu uniknąłem tych szmatławców, kurde, zasranych. No i przy okazji mamy już ponad 10 klatek, a więc w tym momencie mamy upgrade zdrowia, ponieważ w wersji PC-towo-Dreamcastowej to jak zniszczymy ponad 10 klatek, to dostajemy upgrade życia, żyćka, że tak powiem. W wersji natomiast PS1-kowej lub w wersji na PS1 mamy coś takiego, że upgrade życia dostajemy w zasadzie za zniszczoną każdą klatkę. O, i przy okazji tam po prawej stronie był Egg, czyli taki potwór, który również pojawił się w wersji Revolution. Tak więc bardzo fajnie, że w Revolution pamiętali o nim. Tu go nawet macie. On jeszcze się w jednym poziomie pojawi w wersji na Dreamcasta. Siema Egg, Eluvina, gościu. Kurde, w końcu będę nagrywał ostatnią wersję Raymana 2, nie? Mimo że lubię bardzo Raymana 2, to jednak, kurde, co za dużo, to niezdrowo. Taka jest prawda. A uwierzcie mi, ten pomysł z Raymanem 2 na Dreamcasta to też jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ciężko podejmowałem decyzję odnośnie Raymana 2 na Dreamcasta, ponieważ już nagrałem tyle tych Raymanów 2, że po prostu w nadzwyczajnym świecie na tę grę patrzeć już po prostu nie mogę. Ale mówię, jedyny Rayman 2, jaki teraz już po tej grze będzie nagrywany lub streamowany, to Rayman 2 na Game Boya Color, dlatego że to jest Rayman, który troszeczkę mnie ciekawi. Na jakimś może luźnym streamie sobie go ogarniemy i tyle. Już tyle z tych Raymanów dwójek, ponieważ no koniec tego dobrego. Koniec tego dobrego. Mówię, prawdopodobnie odcinki z Raymana 2 na Dreamcasta będziecie... Ten, co teraz na przykład widzicie, lub te odcinki, będziecie po prostu widzieli albo pod koniec stycznia, tam jakoś 25-6, albo z dniem 1 lutego. Po prostu nowy miesiąc, nowy ja, nowy powrót. No póki co mówię, no YouTube'owo mi się nic nie chce po prostu, nic nie chce, a jako że jestem sam w domu, to stwierdziłem, że czemu by nie nagrać sobie tej sesji, spróbować przynajmniej. Może i wyjdzie śmiesznie, może coś tam przekręcę, może będziemy mogli się wszyscy pośmiać ze mnie. Kto tam w sumie wie? Kto tam wie? Ten wie. Kto wie, ten wie. O. No dobra, tam minęliśmy Lunka. Będziemy mogli go sobie nadrobić niby, no nie? Ale czy mi się chce? Czy ja na pewno chcę? No to jest doskonałe pytanie. To jest pytanie, na które nawet i ja nie znam odpowiedzi. Będąc szczery. Dobra, walić tego, kurde, zasranego luma. Po co ja się w ogóle staram, skoro i tak mówiłem, że nie robię 100% do ciula Wacława, kurde. Oj, biedny Sam. No nie płacz, chłopaki nie płaczą, gościu. A, tylko Sam powiedział, że tam oczywiście będzie za nami tęsknił, mój przyjacielu. A Rayman z taką... Rayman takie, tak, ja za tobą też. Z takim, kurde, na totalnym wyjebaniu. Kurde,
Chłop się rozkleił, a ten ma wyjebane totalnie, kurde. Taki, kurde, Rayman. Tak Rayman dba o swoich przyjaciół, proszę państwa. Chuja dba. Ojejku, nie będzie bonusowego poziomu, bo byłby bonusowy, gdybym miał ten... tamte 5 lumów jeszcze. Okej, okay, bajo, czyli bagno. Bajo jajo, kurde, bajo. Okej, okay, i mamy teraz cutscenkę na pirackim statku więziennym. Liczba tych... liczba, kurde... więźniów 22 730, dobrze pamiętam. Chuje, kurde. No i przyszedł, kurde, ten łepek, który zaczyna gadać do brzytwobrodego, że Rayman jest na bagnach. Ten oczywiście jest striggerowany, bo myślą, że oni złapali Raymana, że go schwytali. I teraz oczywiście będą kierować się tym statkiem więziennym na bagna. I brzytwobrody jako pierwszy musi znaleźć 4 maski. No i przy okazji zjadł żółtego luma, gdzie w wersji na PS1 zjadł czerwonego luma i w ogóle nic się nie stało, jeżeli chodzi o total lumów. Natomiast tutaj zażarł nam jednego luma, śmieć jeden, i musimy teraz gonić za tym jednym lumem. Tak więc tyle mam do powiedzenia i kurde, pierdol się, brzytwobrody, tak ci powiem, tylko tyle. Dobra. Tak więc jak widzicie, kurde, tutaj w tle sobie banjo gra, jakkolwiek to brzmi. Jest taki fajny klimacik, kurde, bagienny. Coś a la Jack 1, bo Jack 1 miał też fajny klimat, jeżeli chodzi o poziom bagienny. Tam przy okazji jeszcze sobie Mosquito latał albo Bzit. Bo prawdopodobnie to Bzit sobie latał tam. I co jeszcze oczywiście w Jacku 1 mi się podobało, to oczywiście jak najbardziej ten Boogie Swamp, czyli właśnie ten poziom, nie? No też miał taki fajny soundtrack, kurde, bagnisty. Musimy oczywiście uważać tutaj na most, ponieważ most jest ze słabych desek. Słabych mam na myśli to, że no łatwo może się rozpaść, no nie? Spierdalaj, śmietniku, ja zaraz ucieknę od ciebie i tyle będziesz miał. Nara, śmieciu. No tutaj oczywiście byłby checkpoint w wersji na PS1. Znaczy tutaj też jest checkpoint, ale wersja na PS1 jest na tyle zrobiona, że jak zginiesz, to zamiast gra jakby lecieć dalej i pokazać, że Rayman się zrespawnił, to też oczywiście pokazuje, że Rayman się zrespawnił. Ale ekran jest lekko przyciemniony i się tak lekko rozjaśnia, więc coś, czego nie ma jakby w wersji obecnej, którą ogrywamy. Tak niby detal, ale wiadomo, o co chodzi. No ja lubię na takie małe detale zwracać uwagę. Dobra, Lee, zamknij mordę, ja wiem, o co chodzi, spokojnie. Przepraszam, że jestem taki agresywny, ale serio, ja wiem, o co chodzi w tej gierce, nie musicie mi tłumaczyć, już tę gierkę multum razy ogrywałem. Tam chyba lumy zostały, co nie? Może wrócę po nie. Niech będzie. 29 na 50. To jest bardzo też krótki poziom. Zresztą mówię, te pierwsze poziomy to są bardzo krótkie. Gra później dopiero się będzie rozkręcała. Tak więc spokojnie, jeżeli uważacie, że te poziomy są mega krótkie i ogólnie cała tak gra wygląda, to jeszcze nie widzieliście poziomu pod nazwą Świątynia Kamieni i Ognia. Tam to dopiero, kurde, będziecie mieli, kurde, przeżycia, jeżeli chodzi o długość poziomu. Bo to jest mega długi poziom. No ale tutaj to te pierwsze poziomy są mega krótkie, tak więc nie macie o co się martwić. Oczywiście w Revolution nie moglibyśmy od razu zrobić tego poziomu na 100%, dlatego że w Revolution są ekskluzywne ścieżki, które się odblokowują tylko wtedy, kiedy mamy dane umiejętności lub po prostu cokolwiek. Tutaj przy okazji widzieliście, była sobie żaba. I tu w wersji Revolution byłby Bzit. Ale Bzita nie ma. I kinam między oczy. Czemu Rayman nie może od razu w ten przycisk wycelować? O, teraz może, kurde.
Aaa, kumam, wersja na Dreamcast taka, że nam walczyć z tym robopiratem, czyli nie możemy sobie, kurde, skrócić męki. Szkoda, przydałoby się to, tak szczerze.